Wrocławskie przedmieście świdnickie to istne bogactwo obiektów, które tworzą klimat tego miejsca. Jednym z takich obiektów bez wątpienia jest budynek Opery Wrocławskiej. Zaprojektował go w stylu klasycystycznym Karl Langhans. Budowę rozpoczęto w 1839 roku, a zakończono w roku 1841. Początkowo był teatrem miejskim z widownią na 1600 miejsc. Przyjrzyjmy się jego frontowi, gdyż jest to przepiękne i przemyślane dzieło architektoniczne. Nasz wzrok przykuwa widok sześciu kolumn zdobiących portyk. Kolumny te otaczają reprezentacyjny balkon wsparty na arkadach, pod którymi biegnie chodnik. Teatr oprócz swojej roli artystycznej spełniał także funkcję miejsca spotkań przy kawie i ciastku. W teatrze miejskim wystawiano nie tylko sztuki teatralne, grano tam także operetki i opery. Przedstawienia operowe były kontynuacją tradycji tego typu spektakli powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku, a na bogactwo tych tradycji składa się postać Karola Marii Webera, który na początku XIX wieku prowadził w ówczesnym Wrocławiu scenę operową. Budynek Opery Wrocławskiej miał bardzo burzliwe dzieje. Zaledwie 24 lata po premierze pierwszego spektaklu wybuchł w nim pożar. Jego łuna była tak wielka, że stała się widowiskiem dla mieszkańców miasta. Wewnątrz obiektu spłonęło wszystko, co się w nim znajdowało. Zaraz po pożarze rozpoczęła się odbudowa teatru. Kierował nią Karl Lüdecke. Kolejny pożar zniszczył budynek zaledwie 6 lat po tym pierwszym. Tym razem odbudową kierował Karl Schmidt. To dzięki niemu na krawędziach dachu stoją rzeźby mus, które w oryginale wykonane były z piaskowca. Lecz teraz są to tylko odlewy oryginałów, które na początku naszego stulecia zaginęły. Karlowi Schmidtowi zawdzięczamy obecny widok Opery Wrocławskiej, gdyż podczas ostatniego remontu przebiegającego w latach 1997-2006 właśnie według jego projektu budynek został odnowiony. Kończąc opowieść o tym przepięknym budynku, wspomnijmy najznakomitszych artystów i wirtuozów, których opera miała zaszczyt gościć, a byli to między innymi Richard Wagner, Richard Strauss, Niccolò Paganini, Ferenc Liszt i Henryk Wieniawski. Tuż obok Opery Wrocławskiej wznosi się budynek najbardziej znanego hotelu we Wrocławiu. Jest to hotel Monopol. Działkę u zbiegu XIX-wiecznych ulic Schweidnitzerstraße i Agnes-Sorma-Straße, czyli dzisiejszej Świdnickiej i Heleny Modrzejewskiej, zajmowali kiedyś ojcowie franciszkanie. Stał tam także ich klasztor. Gdy zakonnicy w 1810 roku opuścili to miejsce, jego nowym właścicielem stało się miasto i przekazało je we władanie Wyższemu Sądowi Krajowemu. Poklasztorne budynki zostały zamienione na więzienie i magazyny. Taki stan rzeczy trwał do 1890 roku. Wówczas miasto postanowiło sprzedać popadający w ruinę obiekt. Za 600 tysięcy marek kupili go bankier Wallenberg-Pachali i architekt Karl Grosser. Nowym nabywcom bardziej niż na budynku zależało na parceli, która położona była w najlepszym miejscu Wrocławia. Nowi nabywcy postawili tam dom handlowy i hotel, w którym znajdowało się 69 pokoi, w tym dwa apartamenty. Zanim uzyskali zgodę na jego budowę, musieli przyjąć warunek postawiony przez miasto, a mówiący o tym, że bryła hotelu nie może przesłaniać sąsiadującego z nim kościoła. Projektantem hotelu był oczywiście Karl Grosser. Zaprojektowany przez niego obiekt spełniał dwie funkcje – hotelu i domu handlowego. I każda z tych części była zaprojektowana inaczej. Hotel jest zaprojektowany w stylu neobarokowym i wyglądał dość skromnie w porównaniu z dekoracyjnym neorenesansowym stylem domu handlowego. Elewacja budynku wykonana została z piaskowca.
Piaskowiec też posłużył w 1937 roku za budulec arkadowego portyku przy wejściu do hotelu. Balkon ten miał służyć Hitlerowi, który przemawiał z niego do mieszkańców ówczesnego Wrocławia. Ale największą dumą napawa wrocławian to, że z tego balkonu śpiewał im Jan Kiepura. W 1984 roku hotel został wpisany na listę zabytków. Gruntowy remont przeszedł w latach 2007-2009, a w czerwcu 2012 roku, podczas rozgrywanych we Wrocławiu meczów w ramach Mistrzostw Europy, hotel miał przyjemność gościć reprezentację piłkarską Republiki Czeskiej. Thank you.